Hi, my name is Damian Chan. I'm going to try to teach somebody Wing Chun in only 1 month. Karol z treningu na trening robi coraz większe postępy, jednak dalej mamy problem z koordynacją ruchową, czyli musimy pracować na poruszaniu się po trójkącie oraz chodzeniem do przodu i do tyłu oraz musimy podszlifować podstawowe kroki. W tym tygodniu skupiłem się głównie na dopracowaniu technik, które poznałem na początku, jak również płynnym zastosowaniu technik obronnych z atakami. Skupiliśmy się na timingu, czyli jak zrobić akcję w odpowiednim momencie. Trenowaliśmy stop kiki oraz kontry i wejście do obaleń. W tej formie treningu podoba mi się fakt, że nie skupiamy się tylko na tradycyjnym Wing Chun, ale Damian wprowadza różne elementy z innych stylów, które myślę mogą się przydać. Staram się przekazać Karolowi moją własną wersję Wing Chun, ponieważ uważam, że nic nie powinno stać w miejscu, czyli tradycyjna forma powinna również się rozwijać, ponieważ w obecnych czasach, kiedy ludzie mają większy dostęp do różnych stylów walki i MMA jest bardzo popularne i wiele osób to trenuje, czyli musimy dobierać nasze techniki tak, by były skuteczne przeciwko innym stylom. Jest bardzo mała szansa, że zostanie zaatakowany przez osobę, która trenuje Wing Chun i zacznie atakować cię z linii centralnej. Większe prawdopodobieństwo jest takie, że ktoś zacznie cię atakować z różnych stron, więc nie wszystkie techniki mogą być tak samo efektywne jak podczas treningu, więc musimy przełożyć je na realną sytuację, żeby obronić się przed napastnikiem. W przyszłym tygodniu planujemy rozpocząć pierwsze sparingi. To pozwoli mi sprawdzić, jak poznane techniki mają zastosowanie w sytuacji realnego zagrożenia.